Chcesz mieć zawsze rację, czy raczej wolisz być szczęśliwym człowiekiem? Jak doprowadzić do tego w ogóle, żeby nie musieć mieć racji, opowiem Ci już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o 5.55 budzę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie. Na lepsze. Co znaczy lepsze życie? Czasami mam wrażenie, że większość ludzi wiąże bardzo mocno lepsze życie z tym, żeby ciągle udowadniać wszystkim, że mają rację. Chciałbym Cię dzisiaj przekonać do jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli chcesz odnieść sukces w świecie zewnętrznym, trzeba wypracować sobie samodyscyplinę, trzeba nauczyć się działać. Trzeba się nauczyć konsekwencji, koncentracji, planowania, czyli większości tych nawyków, które sprawiają, że jesteśmy po prostu efektywni. Tak się jednak składa, że na świat zewnętrzny przekłada się na świat wewnętrzny, czyli to, co mamy w głowie. To, jak się będziemy zachowywać w cudzysłowie w tak zwanym świecie zewnętrznym, będzie bardzo mocno uzależnione od tego, Jaka będzie jakość naszych myśli i na czym będziemy nasze myśli koncentrować? Bo jeśli będziesz ciągle skupiony na tym, żeby udowadniać komuś rację, swoje racje, to nie wróżę ci specjalnie sukcesów. Napisał Brian Tracy: Odniesieniu sukcesu w wewnętrznym świecie wymaga zupełnie innych umiejętności niż osiąganie sukcesu w świecie zewnętrznym. Jeśli chcesz osiągnąć wewnętrzny spokój, Musisz się zmusić, tak napisał Brian Tracy. Musisz się zmusić, aby puścić w niepamięć wszystko, co mogłoby zniszczyć twoje poczucie wewnętrznego spokoju i zadowolenia. Buddyzm Zen uczy, że główną przyczyną ludzkiego cierpienia i nieszczęścia jest przywiązanie. Ludzie przywiązują się do swoich idei, opinii, jak również do przedmiotów materialnych. Niech, niechętnie ich się pozbywają. Czasami myśl o tych czynnikach zewnętrznych tak absorbuje ich umysł, że szkodzi ich zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, niekiedy nie pozwala im wręcz zasnąć w nocy. Większość ludzi odczuwa tak głęboko zakorzenioną potrzebę, żeby ciągle wszystkim udowadniać, że mają rację, czy to w tematach politycznych, społecznych, czy nawet religijnych, ciągle wchodzą w różnego rodzaju spory. Chciałbym Cię przekonać teraz do zrobienia jednego zadania czy też możesz robić to nawet codziennie w czasie swojej złotej godziny. Naucz się odpuszczać. Dobra wiadomość jest taka, że przychodzi to z czasem, przychodzi to z wiekiem, że z czasem nie będziesz miał już potrzeby posiadania racji. Mało tego, nawyk, o którym jeszcze nie mówiliśmy tutaj, który nazywa się najpierw zrozum, pozwoli ci Naprawdę zrozumieć to, że nawet jeżeli ty masz rację, to nie oznacza, że ta druga strona jej nie ma, bo może tak być, że obydwoje macie rację. Jeżeli będziesz praktykował tę umiejętność w czasie swojej złotej godziny, nieobwiniania innych, czy też wręcz odpuszczania innym. Rozpocząć proces odpuszczania i wybaczania w czasie swojej złotej godziny. Rozpocząć proces zapominania, wytłumaczenia sobie samemu, że to jest dobre, że jest to szalenie egoistyczne, żeby po prostu wybaczać i zapominać. Można zrobić to jeszcze w jeden sposób: że w czasie swojej złotej godziny będziesz koncentrował swoje myśli, na przyszłości. Będziesz koncentrował swoje myśli na strefie wpływu. Wszystko, co wydarzyło się do tego momentu, teraz, w tej chwili, tego już zmienić się nie da. Nawet jeżeli ktoś cię skrzywdził, ktoś zranił, tego zmienić już się nie da. Bardzo często pamiętamy wyrządzone nam krzywdy, nie wiedząc nawet o tym, że osoby, które to zrobiły, dawno o tym zapomniały. To ciąży nam szalenie i ciągle zabieramy sobie energię. Myślimy o tym zupełnie nieświadomie, to zabiera nam energię. Dlatego też na zadanie dla Ciebie teraz jest skupianie swojej myśli, swoich myśli na przyszłości. Zrób to po prostu od teraz. Ja już o tym mówiłem. Ale zrób to teraz naprawdę żeby nie przebywać więcej niż kilka procent swojego myślenia. I na, na zjawiskach i rzeczach, na które nie masz wpływu. Po prostu. Skup się na tym, co będzie, jak ma być, co chcesz, żeby jeszcze nastąpiło. Bardzo mocno wiąże się to z Twoją listą marzeń. Wiąże się to z nawykiem, o którym już tutaj mówiliśmy, który nazywa się Pracuj codziennie w ogrodzie swoich marzeń. To jest właśnie jedna z tych czynności, które należy robić w czasie swojej złotej godziny. A z czasem Twoja Księga Marzeń przerodzi się w Księgę Magii i Twoje marzenia zaczną się w niezwykły sposób realizować. Mam na to szereg dowodów. Dziwi mnie to czasami, że ludzie nawet o tym słyszeli. Mało tego pewnie nawet słyszeli to od autorytetów. I ciągle tego nie robią. Dlatego też skup swoje myśli, proszę, od dzisiaj na przyszłości i na swojej liście marzeń. Zacznij ją uzupełniać, zacznij ją wizualizować, zacznij o niej myśleć w czasie swojej złotej godziny. Zacznij ją uzupełniać, zacznij pisać, bo to jest jedna z tych czynności, o których jeszcze nie powiedziałem, żeby w czasie swojej złotej godziny pisać swoje marzenia. To, co ma jeszcze w Twoim życiu nastąpić. Mówiłem o tym przy okazji innego nawyku, oczywiście. Dlatego też, jeszcze raz powtórzę, to jest jedna z tych czynności, które masz robić, czy możesz robić, w czasie swojej złotej godziny. Po prostu zrób to. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem przez cały tydzień. Po prostu rób to. A zobaczysz, jak zmieni się jakość Twoich myśli. Jeżeli zmieni się jakość Twoich myśli. Zmieni się jakość Twoich decyzji. Jeżeli się zmieni jakość Twoich decyzji, zmieni się jakość Twojego działania. Jeżeli poprawisz swoje działania, poprawisz swoje nawyki. Na miejsce starych, nieefektywnych wejdą nowe nawyki, które sprawią, że pojawi się w Twoim życiu Twój nowy charakter. A Twój nowy charakter zdecyduje o Twoim losie. I znowu, jedyną rzeczą, na którą tylko ty i nikt inny ma wpływ, masz wpływ, to są Twoje myśli. To Ty, praktykując nawyk, wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i rozwój to Ty właśnie zapanujesz nad czynnością, na którą tylko Ty, jako jedyny, możesz zapanować. Bez wpływu innych ludzi. Warunek jest jeden: zacznij praktykować ten nawyk. Jak Ci się to podobało? Jeżeli podobało Ci się to, co powiedziałem teraz, skomentuj to koniecznie. Zacznij subskrybować mój kanał, może pokaż, że Ci się to podobało kciukiem uniesionym w górę, a może po prostu umieść to na swoich social media, może na Facebooku i powiedz o mnie innym, bo moją misją jest nie tylko budzenie ludzi do zmiany nawyków. Moją misją jest sprawianie, aby ludzie zaczęli myśleć, myśleć kreatywnie, bo właśnie myślenie sprawia, że nasz los jest lepszy. Dziękuję Ci za dzisiaj, a jutro o godzinie 6:30, ostatni już dzień o nawyku, wyznaczaj czas na myślenie, indywidualne myślenie i rozwój. Do zobaczenia jutro.